Mija właśnie miesiąc, najbardziej niepewnego, w jakimś stopniu także najbardziej wariackiego miesiąca w ciągu ostatnich wielu lat, jeśli chodzi o rynek nieruchomości. I taka niepewność rzeczywiście to jest rzecz, której bardzo rynek nieruchomości nie lubi, natomiast niepewność oczywiście potrafi wygenerować pewne okazje, ale także i zagrożenia. Więc jak najprawdopodobniej będzie się teraz rynek nieruchomości w najbliższym okresie, jak on się może kreować, postaram się opowiedzieć podczas tego odcinka. Zapraszam. Na sam początek może trochę na wesoło. No, w ciągu tego weekendu to rzeczywiście najbardziej popularnym daniem chyba nagle w całej Polsce okazała się pizza, więc być może, że teraz wszyscy będą chcieli pizzerię otwierać, więc może i lokale gastronomiczne okażą się teraz strzałem w dziesiątkę. Ale teraz tak całkowicie na poważnie. No, ten miesiąc, który minął, czyli nazwijmy go po prostu może marcem, chociaż tam i też była końcówka lutego, bardzo dużo czynników naraz się zebrało, które momentami się wykluczają, które momentami się uzupełniają, ale to są raczej wszystkie negatywne wyniki, które się pojawiły na rynku nieruchomości, tutaj na polskim rynku nieruchomości przede wszystkim, choć to się rozprzestrzenia powolutku także i na inne rynki tutaj europejskie, ale to tak delikatnie na razie się to rozpływa. No pierwszym sygnałem w ogóle, ogólnie, że to był taki okres, to mimo wszystko to był luty i marzec. Luty i marzec to są zawsze najgorsze okresy, jeśli chodzi tutaj o ilość transakcji. Dopiero może poprzedni rok troszkę to odmienił, który był z kolei no, w takiej hoście, w takim wariactwie, którego się wcześniej nikt nie spodziewał, więc w porównaniu z zeszłym rokiem, to już w ogóle ten luty i marzec wygląda naprawdę bardzo bladziutko. Natomiast w porównaniu do ogólnych lutych i marców z ostatnich 5-6 lat, to jeszcze takiej strasznej tragedii nie było, choć rzeczywiście początek marca tutaj przez dużą dozę niepewności pewne znaki zapytania jakieś pojawiły się i jakieś ten rynek rzeczywiście te znaki zapytania też nam w jakimś stopniu dał. No i co teraz wiemy po tym miesiącu? No wiemy, że na razie troszeczkę stopy procentowe zwolniły, nie wiem na jak długo, że troszeczkę stopy procentowe zwolniły, czyli to jest informacja dla tych, którzy planują w przyszłym czasie w niedalekiej odległości być może nabyć nieruchomość na kredyt, a także to jest informacja dla tych osób, które nabyły niedawno nieruchomość na kredyt, bo im te raty rzeczywiście zaczęły wzrastać i jeśli ktoś brał nieruchomość praktycznie na fullu swojej możliwości, swojego budżetu domowego, no to może się okazać, że teraz jest już naprawdę całkowicie blisko limitu i może być niebawem ciężej, jeśli te stopy będą nadal podnoszone. No niestety ostatnie komunikaty, jakie były, to były takie, że raczej te stopy będą dalej w górę szły, czyli może się okazać, że będą jeszcze jakieś tam problemy z płatnościami tych kredytów. Ale pamiętajmy, że 12-14 lat temu, gdy ludzie tak ochoczo brali naprawdę przy równie wysokich cenach, brali kredyty we frankach, które miały być naprawdę zbawieniem i ja w zasadzie też przyznam szczerze, że wierzyłem, że te franki, że to jest naprawdę dobre rozwiązanie, no się okazało, że niektórym prawie i o 100% te wartości do spłacenia pozostały i te raty naprawdę też wzrosły, natomiast to nie spowodowało nie wiadomo jak dużego krachu, że ludzie nagle zostali bez dachu nad głową. Oczywiście były takie przypadki, to nie to, że całkowicie z tym jest na zero, ale nie można powiedzieć, że to był jakiś trend globalny na naszym rynku, że wszystkich te franki całkowicie rozłożyły. Znam osoby, które spłacają od 15 lat kredyt ten frankowy i nie wiem, czy spłaciły już chociaż częściowo te swoje odsetki. Podejrzewam, że nadal mają więcej niektórzy jeszcze do spłacenia niż wtedy wzięli kredytu na tą nieruchomość. No tak niestety przy tych walutach to było. Natomiast no, te osoby nadal mieszkają w tych mieszkaniach i nadal funkcjonują i podejrzewam, że gdyby nie wzięli w ogóle żadnego kredytu, no być może nadal by wynajmowali, pewnie byliby w trochę korzystniejszej sytuacji. Natomiast no, stało się jak się stało. Więc teraz z tymi kredytami rzeczywiście może być ciężko i tutaj naprawdę nie ma jakichś tam dużych sygnałów do optymizmu przy tej inflacji i przy tej inflacji, która być może nadal będzie rosła. Nie ma tu wielu sygnałów, jeśli chce się być jakimś optymistycznym. Jedyny sygnał optymistyczny tutaj naprawdę z ostatnich dni jest taki, że rząd przewidział jakąś tarczę, kolejną tarczę kryzysową, ale teraz przeciwko nowemu ładowi, który został 3 miesiące temu tutaj wdrożony w życie, no to tarczę już wymyślili jakąś przeciwko temu nowemu ładowi, bo się okazało, że jednak gospodarka tego nie dźwignie, więc jeśli naprawdę to wejdzie w życie i te podatki zostaną w dość znaczący sposób dla niektórych grup obniżone, no to się okaże, że jednak ten przychód
już na czysto, będzie jednak większy i ta zdolność kredytowa znowu się powiększy, więc może się okazać, że jakaś grupa społeczna, którą naprawdę która skorzysta z tych ulg, które to tak ma zostać nazwane, te zmiany i te ulgi, okaże się, że te stopy procentowe zostaną chociaż troszeczkę zniwelowane, więc nagle się może okazać, że grupa docelowa, która już się mocno szykowała mentalnie do nabycia mieszkania, no może się okazać, że jednak znowu będzie mogła realnie myśleć o tym, żeby się wesprzeć kredytowo przy zakupie nieruchomości na własne cele, jeśli chodzi o te mieszkania. Druga rzecz, która no coraz bardziej się jednak pokazuje, no to jednak te ceny wynajmu mieszkań cały czas wzrastają. Tutaj już warunki czasami, jakie słyszę od właścicieli, że już nagle chcą potrójną kaucję, szczególnie gdy dotyczy to wynajmu obcokrajowców i tam sporo warunków musi być spełnionych, których jeszcze w styczniu nie do pomyślenia by było, żeby ktoś oczekiwał, no pokazuje, że jednak właściciele mogą sobie na to pozwolić. Ja wiem, że w międzyczasie było naprawdę bardzo dużo krzyku o te różne ustawy, które są całkowicie na niekorzyść właścicieli. Natomiast chciałbym tu powiedzieć, że my już takie ustawy na niekorzyść właścicieli mieliśmy spokojnie jeszcze przed tym rokiem, przed tą całą inwazją. Mieliśmy naprawdę równie bardzo rygorystyczne te różne przepisy i była grupa naprawdę najemców, którzy korzystali z premedytacją, z tych rzeczy, oszukując, często naprawdę nawet czasami latami oszukując właścicieli. Także to nie jest coś nowego. Tak zwanych starych wyjadaczy na rynku wynajmu, to w ogóle podejrzewam, że to mocno nie rusza i to w niczym nie zniechęciło, ponieważ to są już znane pewne niebezpieczeństwa, z którymi się trzeba liczyć. Dlaczego rząd kolejne niebezpieczeństwa daje na właścicieli i daje takie nierówno uprawnienie, tego nie wiem. To trzeba pytanie rzeczywiście skierować do rządzących, bo to no oni jednak różne rozporządzenia i różne ustawy wymyślają. Najprawdopodobniej jakiś w tym mają interes, żeby ta własność prywatna nie miała się za dobrze. Natomiast to nie o tym. Natomiast te niebezpieczeństwa, które teraz są, o których jest tak teraz głośno, to naprawdę bardzo równej, podobnej mocy, przynajmniej finansowo, te niebezpieczeństwa już z różnych ustaw wcześniej wynikały. Niemniej rynek najmu miał się całkiem dobrze, więc teraz te osoby, które się aż tak nie przejmują i nie zakładają, że akurat trafią na najemcę, który będzie nagminnie chciał wykorzystać wszystkie ewentualnie luki, bo to w jakimś stopniu no jest luka społeczna, może nie luka prawna, ale luka społeczna, że można tak wykorzystać przy niektórych sytuacjach właściciela, to wcale nie musi wszystkich całkowicie zniechęcić do tego, żeby inwestować w nieruchomości do wynajęcia, bo jeśli ten trend się przedłuża, tu niestety no dość mocno po prostu wojna ma na to wpływ, jak ten trend może wyglądać. Ta wojna miała być krótka, wszyscy dalej trzymamy kciuki, żeby ona była bardzo krótka, ale tutaj sygnały są takie, że być może ona będzie długo trwała, nawet jeśli bezpośrednio wojna się skończy, to wcale nie jest powiedziane, że tam wszystko wróci do normy, bo tam coraz więcej trzeba będzie może tych rzeczy odbudowywać, więc może się okazać, że ten najem może być naprawdę dochodowym biznesem, jeśli będzie mądrze, jeśli będzie z głową prowadzony. Ale to oczywiście, na to się pewnie zdecydują te osoby, które mają jakąś tam rezerwę, które mają zapas, które mogą sobie ewentualnie pozwolić na to, gdyby coś tam miało nie wyjść. Nie wydaje mi się, aby teraz tak mocno ktoś szedł na najem całym swoim jedynym budżetem i w ogóle się na to chciał w ogóle jakoś mocno zakredytować. Choć pamiętajmy, w momentach, w których w nieruchomościach jest bardzo dużo niepewności w jakąkolwiek stronę, to te osoby, które nie czytają tych plotek często i nie czytają tych obaw, tylko robią swoje, niejednokrotnie okazało się, że te osoby wyszły na tym dobrze. Ja pamiętam 2 lata temu, jak była masa obaw w związku z koronawirusem, a mimo wszystko były osoby, które sprawiały wrażenie, że nie oglądają telewizji, nie czytają portali, tylko robiły swoje, inwestowały w nieruchomości zarówno turystyczne, jak i klasyczne mieszkaniowe w miastach. No i tu ostatnie 2 lata pokazały, że raczej wyszły na tym bardzo dobrze, jeśli nie nawet perfekcyjnie, więc obawy obawami, one z jakiegoś powodu są, natomiast tacy prawdziwi inwestorzy naprawdę nie do końca się muszą przejmować tym. Oni mogą patrzeć całkiem na inne rzeczy, a nawet mogą patrzeć czasami długofalowo i nawet chwilowe jakieś ewentualne niebezpieczeństwa, one mogą kiedyś minąć. Natomiast jak to będzie, ja tego nie wiem, ja tych ustaw nie wymyślam i ja nie jestem w stanie tutaj ocenić, jakie trendy będą w społeczeństwie. Natomiast mam świadomość, że jest dużo więcej teraz emocji, dużo więcej obaw w jedną i w drugą stronę, niż to naprawdę ma miejsce. Myślę, że deweloperzy będą musieli troszkę niestety zwolnić, bo naprawdę no im siła robocza odjechała. Materiały no mocno zdrożały, zresztą części materiałów nie ma i nie wiem, czy deweloperzy teraz, jeśli chodzi o budownictwo mieszkaniowe, takie miejskie, mieszkaniowe, czy deweloperzy tak bardzo będą się teraz
tak bardzo będą odważni, żeby inwestować po prostu i skalować takie ceny tych później nieruchomości jeszcze na etapie deweloperskim, gdy im być może jednak odejdzie pewna grupa potencjalnych klientów, którzy byli kredytowi. Nie wiem, jak to będzie z deweloperami, natomiast mam świadomość, że deweloperzy będą mogli zapoczątkować trend, jeśli chodzi o ceny mieszkań. Jeśli ceny deweloperskie zaczną na przykład wyraźnie spadać, bo deweloperzy pierwsi mogą na to zareagować, bo jednak niektórzy mają hurtową ilość mieszkań do sprzedania, zależy na jakim etapie są i w którym miejscu, to może się okazać, że za nimi rzeczywiście inne mieszkania też pójdą. Natomiast jeśli chodzi o zwykłe mieszkania, pojedyncze mieszkania, na razie nie ma sygnałów, aby te mieszkania musiały jakoś mocno lecieć w dół i nie wydaje mi się, aby przy tych sygnałach, które są na teraz, żeby cokolwiek spowodowało, że ceny mieszkań nagle gwałtownie będą leciały w dół. Raczej, jeśli w ogóle trend ma się zmienić w mieszkaniach, to na początku będzie zastój. Na początku będzie zastój, będzie dużo mniej transakcji, natomiast ceny będą stały i dopiero te osoby, które będą zmuszone po prostu szybciej podjąć jakąś możliwość sprzedażową, no zdecydują się obniżyć cenę po to, żeby zachęcić ewentualnie kogoś do nabycia. Natomiast to jeszcze nie musi powodować nie wiadomo jak dużych spadków, choć jeśli ekonomia tak powoli zmienia te trendy, no to możliwe, że później ten trend będzie trwał trochę dłużej. Czasami jeśli coś gwałtowniej się posypie, to nie trwa aż tak długo, a gdy coś powolutku idzie, to może się okazać, że ten trend będzie trwał dłużej. No ale to jest tylko oczywiście moja opinia, także najlepiej, jeśli każdy z Was będzie miał oczywiście swoją opinię. Jeśli chodzi o domy, mnie się wydaje, że domy teraz będą no, mimo wszystko szły w górę. Z tego względu będą szły w górę, że jeśli ktoś nabędzie działkę, które teraz są no mimo wszystko nadal drogie i będzie chciał postawić tam dom klasyczną metodą, taką murarską, no to może się okazać, że tutaj rzeczywiście 5- czy 6-letni dom praktycznie będzie równoważny z kosztami odtworzeniowymi tego domu, który byśmy chcieli po swojemu budować, a wiadomo, że tutaj jest jakaś niepewność, jest stres przy tym, jest dużo obowiązków, więc może się okazać, że te domy, które już stoją, które ktoś z jakiegoś powodu chce sobie sprzedać i być może co innego kupić, że one będą się cieszyły popularnością, szczególnie tutaj w tym najbliższym okresie, może do wakacji. Tak mi się wydaje, że tak może być. Jeśli domy modułowe się sprawdzą w tych większych powierzchniach, no to możliwe, że te grunty nadal też się będą cieszyły popularnością, fajne grunty szczególnie, no bo dom modułowy rzeczywiście jesteśmy w stanie w Polsce raczej z naszych prefabrykatów wybudować dusz i odchodzi nam ten element budowy, bo to jest praktycznie składane w fabryce i tylko u nas jest to montowane, więc jeśli ta technologia się tutaj przyjmie przy takim budownictwie, nazwijmy to no jednorodzinnym, wolnostojącym, a technologia oczywiście, że na to pozwala, tylko po prostu jeśli rynek się do tego przyzwyczai, żeby te modułówki nie tylko obsługiwały turystykę, ale także klasyczne budownictwo, to może się okazać, że te grunty też się całkiem będą nieźle miały. Myślę, że ta bezpośrednia obawa wojny, która też w jakiś sposób tutaj mogła przez chwilę zatrzymać ten rynek, już minęła, ta najbardziej taka bezpośrednia, co nie zmienia faktu, że oczywiście politycznie ona no jeszcze do końca nie minęła, ale oby minęła. Niemniej może się okazać, że to był kolejny bodziec na to, żeby w razie czego, obserwując to, co się dzieje na Ukrainie, żeby jednak uciekać z miast na obrzeża, bo te miasta mają się, przynajmniej w relacjach telewizyjnych, tam gorzej. Być może taki trend też się tutaj pojawi i w taki sposób będziemy być może obserwowali to, co się tutaj będzie działo. Według mnie turystyczne nieruchomości nie będą się miały gorzej niż mają się do tej pory. Takie jest moje odczucie. Domy myślę, że będą miały się lepiej niż mają się dzisiaj. Grunty uważam, że nie będą się miały gorzej. A z mieszkaniami naprawdę nie wiem i dlatego uważam, że tutaj kwiecień naprawdę bardzo dużo pokaże. Kwiecień i maj bardzo dużo pokaże. Jeśli będzie zastój, obawiam się, że raczej ten zastój nie wystartuje jakoś normalnie do góry. Może się okazać, że ten zastój będzie troszkę dłużej trwał i powolutku później może będą jakieś delikatne korekty. Natomiast od kwietnia dużo zależy. Jeśli jednak ludzie zorientują się, że można w ten najem wejść, że to jednak może być najbliższe 4-5 lat, być może nawet akcja, gdzie te stopy zwrotu z tego najmu naprawdę się polepszyły w stosunku do tego, co było w styczniu, w grudniu, no to jeśli pewne obawy, o których tak jest teraz głośno, które są troszkę też trollowane, nie stłumią całkowicie tych kalkulacji typowo ekonomicznych, no to może się okazać, że mimo wszystko inwestorzy nadal wejdą w mieszkania takie, znowu te mieszkania, które się najlepiej wynajmują. Także może to się okazać, że ten kwiecień pokaże, że nie będzie tak źle. Natomiast długoterminowe te prognozy, o których tutaj mówią politycy, mówią ekonomiści,
raczej nie będą tutaj służyły inflacji, także tutaj ten rynek, który jest najbardziej zależny od kredytów, może mieć chwilowy troszkę zastój. Natomiast pamiętajmy, jeśli mówimy tutaj o dużych miastach, to duże miasta są na tyle dużym skupiskiem ludzi, że one nie muszą tylko i wyłącznie polegać na kredytach. Natomiast oczywiście kredyty to jest bardzo duży procent, szczególnie tych najbardziej popularnych nieruchomości. To jest bardzo duży procent. Ale już na przykład nieruchomości z tak zwanego umownego segmentu premium, one już nie są tak bardzo kredytowo nabywane. One często są lokatą kapitału i czasami zaspokojeniem po prostu tylko własnych potrzeb, więc one nie muszą się oglądać i nie są aż tak bardzo zależne od kredytów, natomiast one rzeczywiście są bardzo zależne od wojennych historii, które póki co jeszcze całkowicie nie zostały wyciszone, także tu też to trzeba będzie obserwować. Póki ja jako agent nieruchomości mogę powiedzieć, ja bym chciał, żeby ceny spadły, po prostu otwarcie mówię, chciałbym, żeby ceny spadły, dla mnie zawodowo to będzie zdecydowanie lepiej. Prywatnie pewnie też, bo też bym w coś może poinwestował, natomiast to wcale nie jest powiedziane, że to od razu musi się teraz wysypać. Te stopy procentowe, które poszły do góry, to jeszcze nie są chyba na tyle stopy procentowe, to nie jest jeszcze na tyle chyba poziom, żeby całkowicie zatrzymać kredytowanie tych nieruchomości, także może się okazać, że ten trend jeszcze pójdzie w jedną i w drugą stronę, ale tak jak już podkreślałem, uważam, że tutaj w kwietniu i w maju dużo się może wydarzyć, po prostu jak rynek zareaguje, bo to nie banki do końca o tym decydują, to jednak rynek, czyli chęć zakupu i chęć sprzedaży najbardziej wpływa na to, co się dzieje z tymi cenami. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka i zapraszam ponownie